całą wspólnotę seminaryjną, w sposób szczególny tych alumnów, którzy pierwszy raz przekroczyli, czyli tradycyjnie mówimy, mury naszego seminarium, wraz z przełożonymi, władcami naszego seminarium. Popatrzcie, jest biskupów, kapłanów, w wierze, świętości i w mądrości, byście coraz bliżej, bardziej poznawali Chrystusa. Czynu i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszelkiej cierpliwości i stałości. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszły i z nich i płukali sieci. Przedszedł do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Zgodnie z naszym ludzkim porządkiem, dziś czas wakacji ustępuje miejsca czasowi nauki i formacyjnej drogi w przygotowaniu do przyjęcia święceń kapłańskich. Przed nami kolejne miesiące, w czasie których będziecie rozwijać swoje talenty, będące bez wątpienia darem Boga i naszego Stworzyciela. Każdemu człowiekowi Bóg daje tyle talentów, ile ten jest w stanie rozwinąć swoimi siłami, co widzimy w przypowieści, gdy Jezus mówi, że gospodarz jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności. Głównym przesłaniem tej przypowieści jest obowiązek nieustannego rozwoju ucznia Chrystusa, a jedynym sposobem zachowania talentu jest jego stałe rozwijanie. Nie da się tego osiągnąć bez wysiłku i trudu, bez samozaparcia i odpowiedzialności. Przypominam dzisiaj o talentach, ponieważ ich pomnożenie ma stać się fundamentem rozwoju i realizacji kapłańskiego powołania. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam wszystkim, jak bardzo potrzebne są talenty, aby skutecznie służyć Jezusowi i jak bardzo potrzeba nam wszystkim wiary, że posłuszeństwo Jezusowi daje nie tylko doświadczenie czegoś niezwykłego, ale odkrywa przed nami drogę już nie naszej logiki, ale logiki Bożej. Po zakończeniu nauczania Jezus wydaje polecenie, które jest niezwykłe z dwóch motywów. Nakazuje on Szymonowi łowić ryby o porze, która była do tego zupełnie nieodpowiednia, oraz w miejscu, w którym niewielka była szansa na pozytywne rezultaty połowy. Szymon jednak już raz doświadczył ogromnej mocy wypowiedzianego przez Jezusa słowa, gdy On uzdrowił jego teściową. Dlatego odpowiada nauczycielowi z wiarą: na Twoje słowo zarzucam sieci. Wiara i zaufanie słowu Jezusa przynosi niespotykane dla wszystkich efekty. To, co po ludzku nie miało sensu, po Bożemu okazało się cudem, który w zachwyt wprowadził wszystkich będących z Szymonem. Efektem końcowym tego ewangelicznego wydarzenia są słowa Jezusa: nie bój się, odtąd ludzi będziesz mówił. I chociaż Szymon przyznał się do swojej grzeszności, to jednak Jezus zapragnął mieć go blisko siebie takim, jakim on jest. Jezus wiedział, że on ma talent i że przed nim całe 3 lata nauki i zdobywania doświadczenia, aby stał się nie tylko rybakiem ludzi, ale również skałą, na której zbuduje swój kościół. Dzisiaj Jezus chce budować swój Kościół na was. Dlatego zaprosił was, abyście poszli za Nim.
abyście Mu uwierzyli i zaufali, abyście nie bali się wyzwań i odpowiedzialności. Nie zmarnujcie talentu powołania, nie zakopcie go, lecz rozwijajcie, ponieważ w przyszłości macie wypłynąć na głębię mądrości Bożej, która nie jest tylko waszą własnością, ale przez was ma stać się własnością innych ludzi. Spożytkujcie dobrze ten czas, aby posłużył waszemu rozwojowi, abyście w przyszłości stali się dobrym darem dla innych. Nie zmarnujcie tego czasu przez czczą gadaninę, narzekanie, kombinowanie, lecz trwajcie przy Jezusie, abyście nie zeszli na drogę udawanego powołania, udawanego posłuszeństwa czy udawanej modlitwy. Powtarzajcie codziennie za świętym Piotrem apostołem: Panie, Ty wszystko wiesz. A ten popatrz, wszystko nagrodzą, co my mówimy. A który aparat mamy? Nie, no Sasza też. Sasza. A gdzie kolejne zdjęcie? Ojej, no co? Góry weźcie, nie? Ujęcie weźcie. Tak, tak.